Witamy serdecznie. I jedziemy. I proszę zawrócić z użyciem biegu wstecznego. Wiemy o tym, że zawracanie odbywa się zawsze z lewego pasa, w związku z tym zmieniamy pas ruchu. Tak jest. I popatrz, my możemy wykorzystać sobie tutaj wjazd do drogi. Tak zwaną infrastrukturę drogową. Tak. Zatrzymujemy się, używamy bieg wsteczny. Tak jest. Rozglądamy się, czy nikomu nie utrudniamy w tym momencie ruchu. Bardzo dobrze. I dalej będziemy jechać sobie na wprost. Zwróćmy uwagę tutaj na oznakowanie. Który pas jest do jazdy na wprost? Musimy go zmienić obowiązkowo. Oczywiście patrząc w lusterko. Kolejną ciekawą rzeczą jest tutaj to, że kończy nam się droga z pierwszeństwem i mamy znak stopu i łamane pierwszeństwo. W którym miejscu mamy się zatrzymać? Nigdy przed znakiem, tylko zawsze w miejscu widocznym albo tam, gdzie wskazuje nam linia, czyli tutaj przed linią. Zatrzymujemy się. Całkowicie pamiętajcie o tym, żeby było zero. Nie możemy zrobić zatrzymania z prędkością 3 na godzinę, ale ma być całkowicie zero. Jedziemy sobie i na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo. Sygnalizujemy. Mamy pierwszeństwo przejazdu, także nie obawiamy się pojazdu, który należałby tutaj z prawej strony. Popatrzmy sobie na oznakowanie. Z jaką prędkością możemy tutaj jechać? Nie więcej niż 30 na godzinę. O, mamy tutaj chyba zlot nocnych wilków. I jedziemy. Nie przekraczamy prędkości 30 na godzinę. Pamiętajmy tutaj o tym, że czekają nas ostre zakręty. Więc ta prędkość powinna faktycznie być znikoma. I jedziemy powolutku, tak? Oczywiście krękowskazy tutaj są niepotrzebne, bo nie ma nigdzie żadnej możliwości innego skrętu. Są po prostu zwykłe zakręty. Tak zwane za drogą. Tak. Uważajmy tylko na podwójną ciągą, żebyśmy jej nie naruszyli. I na słupki, które mają magiczną moc przyciągającą. Tak. Dobrze. Popatrzmy teraz na najbliższe skrzyżowanie. Będziemy skręcać sobie w lewo i zwróćmy uwagę tutaj na znowu na znak parkingu, który skutecznie przysłania Wam znak ustąp pierwszeństwa i tabliczkę do znaku ustąp pierwszeństwa. Popatrzmy, jak przebiega droga główna, więc zwracamy uwagę na wszystkich, zarówno na lewą stronę, naprzeciwko, ale także na prawą stronę, bo z prawej strony podporządkowanej ktoś by mógł wyjechać. No i mamy rowerzystów. No, nawet nie staramy się ich tutaj absolutnie wyprzedzić, bo mamy podwójną linię ciągłą. Jak jest linia przerwana, możemy spokojnie, zachowując oczywiście metr odległości od rowerzystów. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy w lewo. Popatrzmy sobie w lewo, ale które lewo? Pamiętajmy o tym, żeby się tutaj nie złapać. Mamy tutaj zakaz wjazdu, więc pamiętajmy, że jedziemy w drugie lewo, tak. Egzaminator oczywiście nie powie Wam w ten sposób jak my. Patrzymy teraz naprzeciwko i na prawą stronę, bo skręcamy w lewo i z prawej strony pojazdu też musiałobyśmy puścić. Dzisiaj ruch jest znikomy. Nie ma kogo puszczać i dalej pamiętajcie o tym, żeby nie przekraczać prędkości 30 na godzinę, pomimo tego, że normalnym jest to, że raczej wszyscy będą Was wyprzedzać, ale tutaj ograniczenie prędkości mimo wszystko jest do 30. Powinno obowiązywać każdego kierowcę, nie tylko Elek. Jestem tego samego zdania. Chociaż ciężko tutaj trzymać 30, wcale Wam się nie dziwimy, bo dwa pasy ruchu w jednym kierunku i w lewo na światłach. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj dwa pasy w lewo skrętu, czyli jaki zajmiemy, taki będziemy musieli kontynuować naszą jazdę. My oczywiście lubimy prawy. Tak. Światła mamy tutaj bezkolizyjne, po czym poznajemy, czy światła są kolizyjne, czy bezkolizyjne. Jeżeli w sygnalizatorze mamy strzałeczkę, to znaczy, że są to światła bezkolizyjne. Co to znaczy? Że nie boimy się nikogo, nawet tramwajów, na takich światłach. No i nie wolno robić tego, co zrobił ten pojazd obok nas, czyli zawracać na światłach bezkolizyjnych. Te światła nakazują nam jazdę w danym kierunku, stąd też nazwa światła kierunkowe.
To tyle na chwilę obecną. Ośrodek Szkolny Kierowców Ladies. Dziękuję za uwagę.